Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Livid, a to jest 13. szczęśliwy odcinek Zagrajmy w Wiedźmin 3. Okej, dzisiaj wracamy do questu fabularnego, no, głównego questu fabularnego. Znowu mi sarny drzewka i spytamy myśliwego o Gryfa. Jeżeli pamiętacie, to w rozmowie z dowódcą nilgarskiego garnizonu dowiedzieliśmy się, że kilku jego ludzi zostało znalezionych właśnie przez tego myśliwego. No i po prostu zostali oni rozszarpani przez Gryfa. Zapukajmy. Jest tam kto? Pewnie poszedł polować. No całkiem możliwe, w końcu jest myśliwym. Okej, mamy ślady. Ślady są świeże. Mysław dopiero co wyszedł z domu. No to pójdźmy za tymi śladami. Okej, prowadzą w głąb lasu. O, jest i Mysław. Ty jesteś Mysław? Cii. Słyszysz? Wilki? Chociaż nie. Dzikie psy. Tak, a on od wilków groźniejszy. No co ty? Psy groźniejsze od wilków? Bez przesady. A tak, właśnie tak. Wiesz czemu? Nie, ale coś czuję, że zaraz się dowiem. Bo wilki polują, żeby zaspokoić głód, a dzikie psy zabijają dla zabawy. Zupełnie jak ludzie. Tak, tylu rzeczy się od nas nauczyły. Czemu nie okrucieństwa? Trochę racja. Ale na pewno nie są groźniejsze od białych wilków. Ja idę do lasu za grubszą zwierzyną. Gdzie znalazłeś Nilfgaardczyków zabitych przez Gryfa? A, już rozumiem. Wyście wiedźmin. Ten zabójca potworów, o którym we wsi mówią. Mhm. W sumie to nie widać na pierwszy rzut oka. Wskażę wam drogę, a jakże, ale muszę ubić te kundle, nim komu krzywdę zrobię. Pomożecie? Znaczy, jeśli nie żal wam na nich tępić srebrnych mieczy. Dobra, pomóżmy. Czemu nie? Gryf nie ucieknie. Nie, ale psy mogą, więc stawiajcie stopy ostrożnie. Od dawna macie problem z tymi psami? Okej. Odkąd zaczęła się wojna? Idźmy za nim. Jak żołnierz przez wieś idzie, babę zgwałci i zadusi, chłopa zabije dla zabawy, a krowę na mięso. Ale kundla najwyżej kopnie. No to łączą się te bezdomne burki w stada. Głodne, wychudzone, całe w strupach, ale zdechnąć nie chcą. Bo te psy są cwane, cwańsze nawet niż lisy i strasznie cięte na ludzi. Za późno. Znów kogoś dopadły. No dobra, więc załatwmy te psy. Ale strasznie nie lubię takich rzeczy. Przemoc nad zwierzętami jest czymś... strasznie jakoś leży mi na sercu. No ale... cóż, musimy się ich pozbyć. Akurat psy to chyba moje ulubione zwierzęta domowe. Sam mam 3, więc ciężko mi no robić takie rzeczy po prostu. Dieter. Znasz go? Służyliśmy razem u dziedzica, tam gdzie teraz czarne wojsko stoi. On był stajennym, ja nadwornym myśliwym. Ale to było zanim... to było dawno temu. Okej. Dobra, pokażę wam to. Zanim co? To jest zabawna scenka. Zanim mnie wypędzono ze wsi. Co takiego zrobiłeś? Nic. Jestem odmieńcem. Wybaczcie, nie chcę o tym mówić. Też jestem odmieńcem. Tak, ale innego rodzaju. Jeśli to likantropizm, mogę pomóc. Co? Likantropizm, wilkołactwo. Załatwiałem już takie sprawy. To zwykle proste klątwy, które... syn dziedzica Florian i ja kochaliśmy się. No właśnie. Dieter nakrył nas w stajni. Mnie wygnano...
a Florian się powiesił. Dziedzic zaczął potem pić, majątek podupadł. Ot, cała historia. Przykro mi. Stare czasy. Miałem ci pokazać miejsce, gdzie znalazłem Nilfgaardczyków. Chodź. No właśnie, w świecie Wiedźmina homoseksualiści są tępieni. Za to ty. Nie chcę się wypowiadać teraz o swoich jakichś tam. Ja wiem, jak cicho po lesie chodzić. Także nawet gryf nie z oczy. No nie wątpię, nie wątpię. W końcu gość jest myśliwym. Nie chcę się tutaj rozwodzić nad moimi jakimiś tam poglądami, bo i nie o to w tym chodzi, ale. Ale jest to jakiś tam fajny, również trudny temat, którego nie bali się po prostu poruszyć twórcy gry, tak? Naprawdę całkiem, muszę przyznać, że całkiem nieźle oddali takie aspekty. No i mamy pobojowisko. To tu. Jeden leżał tam, pod pieńkiem, z głowy. Drugi wisiał na gałęzi, a flaki mu zwisały aż do... Uważajcie na siebie. Poradzę sobie. To nie pierwszy gryf, z którym mam do czynienia i nie ostatni. Oby tak było. Zapewne, zapewne. Bywajcie. Ciekawy jestem, bo... Wiedźmin 3 miał być ostatnim, aczkolwiek teraz różne plotki się pojawiają. Nilfgaardczycy coś tu świętowali, ale gryf im przerwał. Odnośnie czwartej części. Więc nie jest już do końca tak pewne, że Wiedźmin 3 będzie ostatnią i częścią. Jest ciemno od zakrzepłej kryi. Gry. Biwa? Szukajmy wszystko. Okej, co tu jest jeszcze do sprawdzenia? O, tutaj mamy ślady. Te ślady są starsze i głębsze. Ciężko zbrojni, pewnie Nilfgaardczycy. Okej, przeskoczymy. O, tutaj coś jest jeszcze pod mostem, sprawdźmy to. No, nawet się opłacało zajrzeć, bo narzędzia płatnerskie są akurat dość cenne. Okej, idźmy za śladami. Chwilę powinniśmy trafić do leża tego gryfa. I zaraz zobaczycie, o co w tym wszystkim chodzi. Tylko gdzie te ślady dokładnie prowadzą? Chyba na górę. Tak, tam są kolejne. Okej, skaczmy. Nieźle. Przyjmiemy sobie igni na ulu. Strasznie lubię patrzeć, jak płoną różne rzeczy w tej grze. Bardzo ładnie to wygląda. Nie może tak ładnie jak w Far Cry'u, bo tam jest akurat było... Czy raczej to, co z niego zostało? No właśnie. Ciało sprzed paru tygodni. Jeszcze żył, kiedy gryf go tu przyniósł. I długo umierał. A więc jak możecie się domyślić, tamten gryf, który... Zresztą jeszcze nie będę zdradzał. Zdrowie, psie, ludzkie, resztki z kilku miesięcy. Na chwilę Geralt sam wszystko opowie i myślę, że zrobi to ciekawiej, aniżeli ja bym to zrobił. Zbierajmy jeszcze to wszystko. Weleński Długi Miecz, Beuty i jego wysokość Emhyr van Emrys. Pokażę wam tą książkę od razu. Kto chce, niech oczywiście sobie spauzuje i przeczyta. Tutaj jeszcze mamy jakąś, której prawdopodobnie nie czytałem. Okej, z tego co widzę już wszystkie przeczytałem. Ale zobaczmy jeszcze do ekwipunku, bo nie, tutaj nic ciekawego. Ten miecz jest nieco lepszy od mojego. Tak, ten jest na poziom drugi. Ten, który ja mam obecnie, jest na poziom pierwszy. Znak akcji i zatrucie. Dobra, myślę, że jest minimalnie lepszy od mojego, więc załóżmy go. No i zbadajmy ciało gryfa. Samica. Larwy w ranach zdążyły się wykluć. Czyli jest martwa co najmniej od tygodnia.
a drugi gryf musi być samcem. No właśnie. Głębokie rany kłute na całym ciele, a na pazurach idzie obijanie śladów krwi. Nie broniła się. Musieli ją podejść, jak spała. Krawędzie dzioba starte, siwe włosy w podszerstku. Miała 10-12 lat. Gryfy wiążą się za młodu na całe życie. Samiec musi być w podobnym wieku. Grube stosiny, gęsty przypiórek, gryf królewski. To tłumaczy, czemu samiec, którego spotkałem, był tak agresywny. Najpierw dopadł Nilfgaardczyków tu w lesie. Potem zaczął grasować po całej okolicy. Zrobiłem, co mogłem. Pora wrócić do Wesemira. Przygotowanie do walki. No właśnie, również kolejny samouczek. Przeczytajcie go oczywiście, jeśli chcecie. Szukajmy jeszcze gniazdo. Jest tu całkiem sporo rzeczy, z tego co pamiętam. Może jednak nie tak sporo, jak myślałem, bo już nic nie mogę podnieść. O, tutaj są jeszcze jakieś zwłoki. Też je przeszukajmy. Ale nie mogę. No dobra, no to wygląda to, że tutaj zrobiliśmy już wszystko, co mogliśmy. Więc udajmy się do Wesemira. Znak jest chyba całkiem blisko. Więc przebiegnijmy do niego. I stamtąd przeniesiemy się do Białego Sadu, tak będzie najszybciej. Dobra. Mamy już noc. Okej. Gospodarzu, to pole po drugiej stronie rzeki, to czyje? Tam pod lasem? Bojana z Klimku. Dobry z jego chłopów, a nie wiedźmin, gdyby tylko nie... Tak. A ten Bojan będzie szedł jakoś niedługo plonów doglądać? A po co? Dożliwie jeszcze daleko. Chyba już wiem, co planuje Wesemir. Znaczy, na pewno to wiem. Tak? W czym rzecz? Myślę, że wy już też domyślacie się. Zajęło się zleceniem na gryfa. No i? Dowiedziałem się paru rzeczy. To samiec. Miał gniazdo w Lisim Boże. Nilfgaardczycy puścili je z dymem, ubili samice, potłukli jaja i uznali, że załatwili sprawę. Ha! Zawsze to samo. Zamiast od razu posłać po fachowca, robią po swojemu. I jest tylko gorzej. No dobra, trochę wszystko tak. Gotowe. Daj tylko znać i bierzemy się do roboty. Dobra, zróbmy to od razu. Nie ma co dłużej zwlekać. Chodź, rozejrzyjmy się, gdzie zastawić pułapkę. Najwyżej nagranie nam się troszkę przeciągnie. Po drugiej stronie rzeczki są takie pole i zagajnik. Dużo miejsca i nikt nie wejdzie nam w drogę. Dobra, tam się widzimy. Przydałby się grom. Czy ja mam grom, albo czy mogę go w tej chwili wytworzyć? No właśnie, tu jest akurat eliksir. Nawet samouczek nam to sugeruje. Aby wytworzyć sobie właśnie grom. Dobra, zróbmy go. I od razu umieszczę go sobie w pasku page up, page down. Dobra. Właśnie, od razu go sobie umieszczę zamiast puszczyka. Chociaż ten puszczyk też mi się podobał. Nawet ostatnio. Mamy 2x3 jaskółki, czyli przemedytujmy sobie nawet tutaj, w tym miejscu. Do rana. Nie znam wszystkich skrótów klawiszowych, dlatego tak czasem się gubię po tym menu. Okej. Chodźmy na płotkę. Myślę, że powinniśmy sobie poradzić z tym gryfem dość szybko.
A jeżeli nam się walka przeciągnie, to najwyżej odcinek będzie nieco dłuższy. Mam nadzieję, że nie dużo dłuższy. A jednak jacyś chłopi czy co? Nie, to Wesemir. Ale tam ktoś jest. Ale dobra. Rzeczka, złote kłosy. Urocze miejsce i w sam raz na zasadzkę. Innego bym nie wybrał. To jak? Gotowy? Zróbmy to od razu. Zaczynajmy. Dobry wiatr wieje. Zapach przynęty szybko się rozniesie. No tak, owieczka. No teraz pozostaje tylko zaczekać. Coś wam to przypomina? Przycupniemy tam w cieniu między brzuskami. Wesemir jest najbardziej doświadczonym z wszystkich Wiedźminów, więc... Powiedz, o żadnej... co zrobisz, jak już znajdziemy Yennefer? Masz na oku jakieś zlecenie? Nie, jadę do Kermoren. Trochę wcześnie na zimowanie. Tak, do śniegów daleko. I to mnie martwi. Podobno na wschodzie Nilfgaard już przekroczył Pontar, czyli są tydzień marszu od Kermoren. Jeśli tam trafią, zanim zasypie przełęcze, trzeba zatrzeć ślady, ukryć nasze ścieżki. A przy okazji zimowania przyjeżdżasz w tym roku? Może. Może w towarzystwie. Jakie oczy ma ta owca? Jakby zrobili z guzików takich od koszuli. Musi być gdzieś niedaleko. Chodź, przywitamy się. Czekaj. To jest fajna scena. Kusza? Wygrałem w karty, jak cię nie było. Może się przydać. Wiedźmin z kuszą? To nie wbrew tradycji? Dość gadania. Mamy gryfa do ubicia. No tak, to raczej niecodzienne. Dla wielu fanów było to dość kontrowersyjne, jeżeli chodzi o wprowadzenie kuszy do gry. Dobra, moment. Otwórzmy sobie jeszcze glosariusz. Tu mamy niedźwiedzia, gryfa, ale ja w tym momencie chcę sprawdzić sobie gryfa. Okej, kartacz, olej przeciwko hybrydom i znak art. Znaku art raczej nie użyjemy, bo po prostu wolę sobie dorzucać quen. Ale może ten olej będę miał. Nie, mam przeciwko trupojadom. Ale mam kartacza. I co? O, ranny. No jak to się w ogóle stało, że... O, rany, rany. Jak ja mam strzelić z tej kuszy? O... Dobra. Wybieram kuszę i... Aha. Dobra, teraz unikamy. Dobra. Aż tutaj. Akurat teraz wylądowałeś, no. Naprawdę. Jezus, nie ma marny. Znaczy, quenu. Dobra, nieważne, unikajmy walki. Jak on mnie dogania tak szybko, no? Dobra, quen. Weźmy sobie również grom. Dobra. Teraz zadajemy dużo większe obrażenia z gromem. Okej. Poszło nawet... Rany. No tak, ten z, brak skillu z CS-a. Wiem, jak się z tego strzelało? A, dobra, mam przytrzymać. Myślałem, że wystarczy nacisnąć, ale jednak nie. Dobra, szybko quen. Dobra. Nie daj mu uciec! Dość mocno oberwał. Jesteśmy już chyba blisko pokonania go. Biegnijmy za nim, biegnijmy szybko. Nie wiem, czy nie bardziej by się opłacało tak naprawdę wezwać teraz płotki, ale... Już może tam po prostu dobiegnijmy. O, proszę, tutaj mamy... Co to jest? Chmiel! To może nawet jakieś piwko potem sobie zrobimy, czy coś.
Dobra, a Vesemir sobie pojechał konno. No tak. Da. Myślałem, że już nie będzie mógł latać, a tu jednak. Strąćmy go. Szybko, Grom. Dobra. Zdajmy się. Dobra, już prawie po nim. Ej, jeszcze dosłownie dwa ataki. Jest. No to gryfa mamy z głowy. Nieźle, nieźle. Chociaż parę rzeczy mógłbyś poprawić. Cały Vesemir. Człowiek uczy się całe życie. Ale nie wiedźmin, bo inaczej żyje bardzo krótko. No, ale o tym później. Zanieś łeb gryfa czarnym, a ja przyszykuję konie. Widzimy się w karczmie. Jestem trochę podtruty. O, może wam teraz pokażę. Tutaj oczywiście pozbieram wszystko, co jest z gryfa. O. Jest trofeum. Może teraz zobaczycie, jak wygląda Wiedźmin na napakowany eliksirami. Chociaż chyba ich jeszcze nie przedawkowałem. Teraz wygląda Geralt całkiem normalnie. A kiedy przedawkuje eliksiry, to na twarzy wychodzą mu takie żyły i... Teraz tylko lekko ekran mi się świeci na zielono. Mogliście to zauważyć w kątach ekranu. Ale tak, teraz Geralt wygląda chyba całkiem normalnie. Może spróbujmy sobie jeszcze przybliżyć jakąś kamerę. Tak, jeszcze nie przedawkowałem, ale taki moment na pewno nastąpi i wtedy wam to pokażę. Dobra, odcinek nam się już przeciągnął, także dzięki, że wpadliście. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. I co? W zasadzie chyba tyle. Na razie, trzymajcie się, cześć i do następnego odcinka.